Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Kontynuujemy temat zbrodniarzy komunistycznych z okresu stalinowskiego w Polsce. Pokażę Wam ich groby oraz przedstawię sylwetki niektórych z ich ofiar. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. "25 maja zmarł Maciej Kujawski, aktor znany z Na Wspólnej, który podkładał głos także Kubusiowi Puchatkowi. Miał 70 lat. Tego samego dnia zmarł także Raed Haidar, lekarz pochodzenia syryjskiego, poseł Koalicji Obywatelskiej. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Białej Podlaskiej. Wcześniej odbyła się prawosławna msza żałobna. 30 maja na cmentarzu Oliwskim w Gdańsku odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego Kacpra Tekieli, męża Justyny Kowalczyk. Jeśli chodzi o rocznicę, to 1 czerwca minęła 25. rocznica śmierci Leny Zelwerowiczowej. Była ona córką znanego aktora Aleksandra Zelwerowicza. Co ciekawe, dokonano jej ekshumacji. W 2014 roku została pochowana na cmentarzu w Konstancinie Jeziornie. 3 czerwca minęła 10. rocznica śmierci genialnego lektora Lucjana Szołajskiego. Został on pochowany na cmentarzu w Konstancinie Jeziornie w kwaterze aktorów ze Skolimowa. 7 czerwca minęła 100. rocznica urodzin Henryka Chmielewskiego, czyli słynnego babcia Chmiela. Autor Tytusa, Romka i Atomka został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 11 czerwca minęła także 5. rocznica śmierci aktora Romana Kłosowskiego. Został on pochowany w kolumbarium na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Kolejnym katem był Jan Młynarek, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. W 1952 roku został zwolniony z UB za nadużycia. Rok później został dyrektorem Powiatowego Zakładu Mlecznego w Turku. W 1985 roku został uznany kombatantem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Został pochowany na cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu. Julia Brystigier z domu Price, funkcjonariuszka Aparatu Bezpieczeństwa Polski Ludowej, dyrektor Departamentu 5 i 3 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Była nazywana Krwawą Luną, inwigilowała środowisko PPS, PSL oraz Kościoła Katolickiego. Przypisywano jej stosowanie sadystycznych tortur, w tym seksualnych, co mogło być jednak nieprawdą. W 2016 roku na kanwie jej biografii powstał film Zaćma w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Z resortu bezpieczeństwa odeszła w 1956 roku. Pracowała jako pisarka. W szpitalu nawiązała znajomość z niewidomą siostrą zakonną Bonifacją Goldman, a przez nią poznała także środowisko skupione wokół zakładu dla niewidomych w Laskach pod Warszawą. Spotykała się tam z duchowieństwem, jednak zrezygnowała z wizyt z uwagi na inwigilację SB. Została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W grobie spoczywa także jej syn Michał, który był muzykologiem. Jego ojcem był działacz sionistyczny, doktor prawa i filozofii Chaim Nuta Brunstiger. Hipolit Duliasz, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL, pułkownik Milicji Obywatelskiej, dyrektor Departamentu 6 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tzw. Departament Więziennictwa. Było to w latach 51-54. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Faustyn Grzybowski, żołnierz Armii Czerwonej, oficer Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, kierownik Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku, Lublinie i Wrocławiu, został pochowany na cmentarzu miejskim w Białymstoku. Michał Hackman, znany także jako Adolf Unger Weiser, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego oraz funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, został pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Józef Kratko, właściwie Józef Kratko, oficer Ludowego Wojska Polskiego, pułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dał się poznać jako bezwzględny funkcjonariusz resortu bezpieczeństwa. Był też nauczycielem muzyki, grał na skrzypcach. Jego córka brała udział w wystąpieniach studenckich w 1968 roku. Został oskarżony o udział w wywołaniu zajść marcowych.
zmuszony do emigracji, pozbawiony obywatelstwa i zdegradowany przez generała Wojciecha Jaruzelskiego do stopnia szeregowca. Pochowany na cmentarzu leśnym w Sztokholmie, Stanisław Wolański brał bardzo aktywny udział w walce z reaktywnymi bandami, czyli antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym. Dowodzona przez niego brygada przeprowadziła około 260 operacji i miała 8 starć z tak zwanymi bandytami, w czasie których zabito 30 i schwytano 55 żołnierzy wyklętych. Wolański był pułkownikiem Milicji Obywatelskiej, komendantem głównym MO w latach 53-56 oraz oficerem politycznym, szefem sztabu KBW w latach 48-50, dyrektorem Departamentu 9 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wicedyrektorem Departamentu 3 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 50-53. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Władysław Spychaj-Sobczyński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz NKWD i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w stopniu podpułkownika. Był także szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie i w Kielcach w czasie pogromu kieleckiego w 1946 roku. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Juliusz Burgin, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, m.in. dyrektor gabinetu ministra, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, współpracownik NKWD i NKGB. Był z zawodu ślusarzem. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach razem z żoną Marią Wierną. Władysław Dominik, dyrektor Wydziału Śledczego w RBP PKWN w 1944 roku oraz pełniący obowiązki szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w latach 45-46. Był także zastępcą kierownika Wydziału do Walk z Bandytyzmem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 46-49. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Franciszek Jóźwiak, generał Dywizji Ludowego Wojska Polskiego, komendant główny Milicji Obywatelskiej w latach 44-49 i wiceminister bezpieczeństwa publicznego w latach 45-49. W latach 42-56 był mężem Heleny Wolińskiej, prokurator wojskowej w stalinowskich procesach politycznych. Franciszek Jóźwiak został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie w Alei Zasłużonych. Helena Wolińska, pierwotnie Felicja Fajga Mindla Danielak, podpułkownik, prokurator, polityk, nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, oskarżająca w procesach politycznych okresu stalinizmu w Polsce, w tym zakończonych tzw. mordami sądowymi. W czerwcu 1967 roku została wykluczona z PZPR z powodu skrytykowania antyżydowskiego przemówienia Władysława Gomułki. Wkrótce potem Wolińska wraz z mężem, profesorem Włodzimierzem Brusem, wyjechała z Polski. Na początku lat 70. osiedliła się w Wielkiej Brytanii, gdzie została naturalizowana. Została pochowana w kwaterze żydowskiej cmentarza Wolvercote w Oxfordzie. W 1998 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej wystosowało do władz brytyjskich wniosek o ekstradycję Wolińskiej, zarzucając jej bezprawne pozbawienie wolności w latach 50-53 24 żołnierzy Armii Krajowej, w tym generała Augusta Emila Fieldorfa, pseudonim Nil. Prokurator przyjaźniła się z profesorem Leszkiem Kołakowskim, który był jedną z 10 osób obecnych na jej utajnionym pogrzebie. Rozmowy z Wolińską zainspirowały reżysera Pawła Pawlikowskiego do stworzenia postaci stalinowskiej prokurator Wandy Grus w oscarowym filmie Ida. Bolesław Kowalski, właściwie Bolesław Kazimirak, pseudonim Cień, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, zbrodniarz okresu II wojny światowej i Polski Ludowej, odpowiedzialny za mordy na żołnierzach Armii Krajowej, ludności cywilnej i rabunki. Został aresztowany w 1951 roku w związku z zabójstwem Żydów na Lubelszczyźnie, wykonanym w 1944 roku przez oddział dawnego dowódcy Cienia Edwarda Gronczewskiego, także pochowany na Powązkach Wojskowych. Kowalski został skazany na 3 lata więzienia za nielegalne posiadanie broni i nadużycie władzy. Po rehabilitacji w listopadzie 1954 roku podjął pracę w centrali rolniczej spółdzielni Samopomoc Chłopska. W
1957 roku powrócił do wojska jako ofiara stalinowskich represji i otrzymał przydział w Głównym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Alei Zasłużonych. Stefan Kalinowski, prokurator generalny od 9 września 1950 roku do 20 kwietnia 1956 roku, spoczywa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Henryk Palka, pułkownik oficer aparatu bezpieczeństwa PRL w okresie od 1 sierpnia 1944 roku do 31 grudnia 1947 brał udział w walce z bandytami i reakcyjnym podziemiem. Od 1 sierpnia 1949 zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Abraham Preminger, żołnierz Armii Czerwonej, kapitan Ludowego Wojska Polskiego, wziął udział w pościgu za członkami samodzielnego batalionu operacyjnego NSZ ZUCH kapitana Antoniego Żubryda. Po zatrzymaniu przez nich 5 funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lesku. W okolicach Płowiec na leśnej drodze został zastrzelony przez innych członków partyzantki, m.in. podporucznika Tadeusza Lipskiego Welpuchacz i chorążego Henryka Książka. Obaj wcześniej zdezerterowali z 32. Pułku Piechoty. Preminger został pochowany na terenie cmentarza centralnego w Sanoku w kwaterze żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego poległych w walkach o wyzwolenie w latach 1918-48. Żołnierze oddziału ZUCH podjęli nieudaną próbę wykopania zwłok kapitana Premingera z grobu. W czasie potyczki funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sanoku żubrydowcami śmierć poniósł zastępca dowódcy 8. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty podpułkownik Teodor Rajewski, który został pochowany obok Premingera. Na tym samym cmentarzu pochowany jest także chorąży Henryk Książek, którego grób do 1990 roku był bezimienny. Konrad Świetlik, generał Brygady Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego w latach 45-46, dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 46-48, wiceminister bezpieczeństwa publicznego w latach 48-54, wiceminister spraw wewnętrznych od 1954 do 1958. Ponadto był także członkiem Komitetu Centralnego PZPR do 1955. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W grobie pochowana jest także jego żona, była działaczka partyjna i historyk Franciszka Świetlikowa. Stanisław Zarakowski, prawnik generał Brygady Ludowego Wojska Polskiego, zdegradowany w 1991. Naczelny prokurator wojskowy od 2 lipca 1950 roku do 19 kwietnia 1956. Odpowiedzialny za wydawanie wyroków śmierci na żołnierzach i działaczach podziemia niepodległościowego oraz oskarżyciel w procesach oficerów Wojska Polskiego Kazimierza Burzaka czy biskupa Czesława Kaczmarka. Zdegradowany został decyzją prezydenta Lecha Wałęs. Stanisław Zarakowski został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jan Zaborowski, sędzia pochodzenia żydowskiego, kolaborant III Rzeszy, autor wyroku śmierci na żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego, został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Stanisław Cypryszewski, prokurator Ludowego Wojska Polskiego, brał udział w sprawie i w egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego. Był także współodpowiedzialny za skazanie na śmierć podpułkownika Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Zbigniew Domino, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, prokurator naczelnej prokuratury wojskowej w czasach stalinizmu, pisarz. W 2011 roku Janusz Zaorski wyreżyserował Syberiadę Polską na podstawie jego książki. Zbigniew Domino został pochowany na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Julian Polan Harashin, zbrodniarz komunistyczny odpowiedzialny za wydanie ponad 65 wyroków śmierci na żołnierzach podziemia niepodległościowego. Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego zdegradowany w 1963 roku. Oskarżony o łapownictwo, fałszowanie wyroków egzaminów i sprzedawanie dyplomów.
2 lipca 1963 roku został skazany na 9 lat więzienia oraz 35 tysięcy złotych grzywny i degradację do stopnia szeregowca. Karę odbywał w więzieniu w Sztumie. Podczas odbywania kary od 1965 do 1966 był agentem celnym biura śledczego MSW o pseudonimie Leon. W zamian za ułatwienie warunkowego zwolnienia zobowiązał się do współpracy z Służbą Bezpieczeństwa. Rozpracowywał m.in. księdza Franciszka Macharskiego i księdza Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Co ciekawe, Polan Haraschin ożenił się z siostrą kardynała Franciszka Macharskiego, Janiną. Miał z nią dwoje dzieci. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Marian Ryba, generał Brygady Wojska Polskiego, doktor nauk prawnych, naczelny prokurator wojskowy, zastępca prokuratora generalnego PRL w latach 56-68. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 78-81. Oskarżony przez IPN o zbrodnię komunistyczną. Wielokrotne oskarżanie żołnierzy niezłomnych, wobec których wymierzano wyroki śmierci. Został pochowany na cmentarzu brudnowskim. Jerzy Maurycy Modlinger, prokurator naczelnej prokuratury wojskowej w czasach stalinizmu, podpułkownik Ludowego Wojska Polskiego, z żoną Teresą miał syna, dziennikarza Jerzego Bernarda Modlingera, byłego kierownika Teleekspresu i szefa redakcji politycznej Wiadomości. Zmarł w 1983 roku i został pochowany w kwaterze Ełk cmentarza wojskowego na Powązkach. Obecnie spoczywa w innym grobie na tym samym cmentarzu. Emil Mersz, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, sędzia Sądu Najwyższego, gdzie przez 4 lata stał na czele Tajnego Wydziału III Izby Karnej, sekcji rozpoznającej odwołania od wyroków sądów pierwszej instancji. Z 34 wyroków kar śmierci orzeczenia w pierwszej instancji utrzymał 14. Istotną rolę pełnił także m.in. w mordzie sądowym na generale Fildorfie. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ciężko przeczytać jego nazwisko na płycie nagrobnej. Maria Górowska, sędzia w okresie PRL, skazała na karę śmierci Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil. 10 sierpnia 1995 roku prokuratura wojewódzka w Warszawie postawiła Górowskiej zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa. Górowska podtrzymała jednak zasadność wyroku wydanego na Fildorfa, uznając, że wyrok śmierci był słuszny. W piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości napisała, że wymierzając karę opierała się na dowodach na podstawie obowiązującego wówczas prawa. Wkrótce po rozpoczęciu procesu zmarła, została pochowana w Jedwabnie. Igor Andrzejew, prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z sędziów Sądu Najwyższego, który w 1952 roku zatwierdził wyrok śmierci na generale Auguście Fildorfie Nilu. Jego rola w tej zbrodni sądowej nie była szerzej znana i wyszła na jaw dopiero w marcu 1989 roku, gdy została opisana w Tygodniku Powszechnym. Przez ostatnie lata był sparaliżowany, został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W czasie wojny stracił ojca adwokata Pawła Andrzejewa, skazanego na śmierć w Związku Radzieckim, oraz przyrodniego brata Aleksandra, który zginął z rąk bandytów w 1943 roku. Marian Frenkiel, prokurator naczelnej prokuratury wojskowej okresu stalinowskiego, międzynarodowy mistrz w brydżu. Oskarżając w procesach, niejednokrotnie żądał wyroków śmierci, na przykład w sprawie majora Zefiryna Mahalli, oraz lansował tezę, że jeżeli fakty są inne niż chciałaby prokuratura, tym gorzej dla faktów. W 1956 roku Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił wyrok skazujący Mahala na karę śmierci. Niestety było już po fakcie. Podczas śledztwa Mahala był torturowany przez pułkownika Władysława Kochana, który pochowany został na cmentarzu parafialnym w Dębicy. A karę śmierci orzekł sędzia Felix Aspis. Marian Frenkiel został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
Władysław Stasica, prawnik, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, w PRL sędzia aparatu represji wobec działaczy niepodległościowych, był szefem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie na części wojskowej. Jego żoną była Sabina Stasica, romanistka, z którą miał syna Jacka, matematyka i brydżystę oraz córkę Ludmiłę. Wydawał on wyroki śmierci. 8 z nich wykonano, m.in. na księdzu Władysławie Gurgaczu pseudonim Ojciec. Szczątki duchownego zidentyfikowano w 2018 roku i pochowano w kwaterze wojskowej żołnierzy podziemia niepodległościowego 1939-63 na cmentarzu przy ulicy Prandoty w Krakowie. Benjamin Weissblech, wiceprokurator Generalnej Prokuratury PRL, oskarżyciel w procesach politycznych w czasie stalinizmu, m.in. Emila Fildor-Fanila, dla którego żądał kary śmierci, został pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. Na grobie nie ma jednak jego tabliczki. Mieczysław Widaj, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, zastępca przewodniczącego Najwyższego Sądu Wojskowego w latach 45-53, był odpowiedzialny za skazanie na śmierć ponad 100 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ten zbrodniarz komunistyczny miał zostać pochowany na starym cmentarzu na Służewie w Warszawie, koło kościoła świętej Katarzyny, gdzie w latach 45-55 bezimiennie pochowano aż 2000 osób. Po protestach ostatecznie żona pochowała męża na cmentarzu w Grabowie w Warszawie. Po aktach profanacji grobu, prawdopodobnie w 2009 roku, szczątki zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz w okolicach Grodziska Mazowieckiego. A teraz opowiem Wam o tak zwanym procesie 16, który miał miejsce w Moskwie po II wojnie światowej. Zostały w nim osądzone władze naszego podziemia antykomunistycznego. Przedstawia sylwetki radzieckich prokuratorów. Wasilij Urlich, sowiecki prawnik wojskowy, pochowany na moskiewskim cmentarzu Nowodziewiczym. W 1945 roku przewodniczył w Moskwie procesowi przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, czyli tak zwanego procesu 16. Oskarżycielem w tym procesie był Roman Rudenko. Był on także głównym oskarżycielem z ramienia ZSRR w procesie norymberskim. On także został pochowany na cmentarzu Nowodziewiczym. Prokuratorem generalnym ZSRR z kolei był Andrzej Wyszyński, rosyjski socjaldemokrata i komunista polskiego pochodzenia. To jemu przypisuje się słynne powiedzenie: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Wyszyński był także ministrem spraw zagranicznych ZSRR. Później został wysłany do USA jako przedstawiciel Związku Radzieckiego przy ONZ. Zmarł nagle na zawał serca w Nowym Jorku. Został pochowany na Placu Czerwonym przy Murze Kremlowskim. A teraz przedstawię Wam sylwetki polskich bohaterów, którzy zostali skazani w procesie 16. Generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, ostatni komendant główny Armii Krajowej, został skazany na 10 lat więzienia. Zmarł w więzieniu na Butyrkach w Moskwie 24 grudnia 1946 roku. Najprawdopodobniej został zamordowany. Kazimierz Pużak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, został skazany na 1,5 roku więzienia. Ponownie aresztowany przez UB w 1947 roku, skazany na 10 lat więzienia, zmarł 30 kwietnia 1950 roku w więzieniu w Rawiczu. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Józef Stemler-Dąbski, wiceminister Departamentu Informacji Delegatury RP na kraj, został uniewinniony. Spoczął na cmentarzu w Józefowie pod Warszawą. Antoni Pajdak z PPS został skazany na 5 lat więzienia w innym procesie. Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie. Stanisław Jasiukowicz, wiceprezes Stronnictwa Narodowego, został skazany na 5 lat więzienia. Zmarł w więzieniu na Butyrkach w Moskwie w 1946 roku. Kazimierz Kobylański ze Stronnictwa Narodowego ostatecznie został uniewinniony. Jest pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Zbigniew Stypułkowski ze Stronnictwa Narodowego, skazany na 4 lata więzienia. Aleksander Zwierzyński ze Stronnictwa Narodowego, skazany na 8 miesięcy więzienia. Józef Haciński został skazany na 4 miesiące więzienia.
Zmarł w 1954 roku i został pochowany na Starych Powązkach. Franciszek Urbański ze Stronnictwa Pracy, skazany na 4 miesiące więzienia, pochowany na Starych Powązkach. Adam Bień, skazany na 5 lat więzienia, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Niekraszowie. Kazimierz Bagiński został zmuszony do emigracji, osiadł w Stanach Zjednoczonych, został pochowany na cmentarzu St. Francis Phoenix. Stanisław Mierzwa ze Stronnictwa Ludowego, skazany na 4 miesiące więzienia, został pochowany w kaplicy grobowej rodziny Witosów na cmentarzu w Wierzchosławicach. Eugeniusz Czarnowski, skazany na pół roku więzienia, został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Stanisław Michałowski ze Zjednoczenia Demokratycznego, uniewinniony, jest pochowany na cmentarzu w Kórniku. Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraj, został skazany na 8 lat więzienia. Zmarł w więzieniu we Włodzimierzu 13 marca 1956 roku, na 2 tygodnie przed końcem wyroku. Najprawdopodobniej został zamordowany. Była jeszcze 17 osoba aresztowana przez NKWD. Był nim Bolesław Biega. Został on aresztowany na dworcu kolejowym w Piotrkowie Trybunalskim, po czym został jednak wywieziony w głąb ZSRR. Bolesław Biega zmarł w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Jego symboliczny grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku pokażę Wam groby aktorów znanych z komedii Sami Swoi. Wiąże się to z tym, że powstaje właśnie prequel słynnej komedii Sylwestra Chęcińskiego Sami Swoi Początek. Reżyseruje go sam Artur Żmijewski. Do zobaczenia.